Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiejsza Ewangelia nawiązuje do czuwania. Jest mowa, żebyśmy nasze serca nie były ociężałe na skutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Jest mowa, abyśmy czuwali, aby uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym, żeby z czystym sercem stanąć przed Bogiem, kiedy przyjdzie chwila przejścia na tamten świat, albo później, kiedy Chrystus mówi o końcu świata.